Stanach toczy się kampania, jeszcze chwilkę się będzie toczyć, ale tu z polskiej perspektywy i z wypowiedzi kandydatki i kandydata wygląda na to, że i obydwoje są dość prorosyjscy. Czy to rzeczywiście tak jest? To znaczy właśnie to jest problem, że nie jest to takie łatwe do oceny. Jeżeli chodzi o kandydatkę demokratów, panią Clinton, ona jest osobą doświadczoną, była sekretarzem stanu odpowiedzialnym za politykę zagraniczną w okresie tragedii smoleńskiej. I to był ten okres, jak pamiętamy, resetu. Z tym, że od 2010 roku administracja prezydenta Obamy coraz chłodniej podchodzi do relacji z Rosją pana Putina. I dzisiaj po prostu jest zdecydowany brak zaufania w tych wzajemnych relacjach. I trzeba powiedzieć, że jest to ekipa doświadczona współpracą i porażkami w relacjach z Rosją pana Putina. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata republikanów, więc wywodzi się on ze środowisk republikańskich, właśnie takich nawiązujących do tradycji prezydenta Reagana, co dla nas jest niezwykle atrakcyjne perspektywą. Niemniej jednak pan Trump jest znany z tego, że zmienia zdania. A jest również znany z wielu wypowiedzi bardzo pojednawczych w stosunku do Rosji pana Putina. A więc na ile ten stanowisko ulegnie zmianie, a na ile się ugruntuje, tego trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć. Również ważne jest, że pan Trump ma doradców, bo w końcu jego stanowisko w polityce zagranicznej jest wyrazem stanowiska jego grupy doradczej i tam również skład tej grupy doradczej ciągle też jest zmieniany i nie jest jasny. Tak więc jeżeli chodzi o kandydaturę republikańską, to z perspektywy polskiej naprawdę nie wiadomo, gdzie kandydat stoi w najważniejszej sprawie relacji z Rosją. Stosunki Rosja-Ukraina i w tej chwili Rosja-Polska są coraz bardziej napięte właśnie z względów militarnych. Ciekawa jestem, czy to jest tak, że w sytuacji naprawdę już bardzo trudnej, bardzo kryzysowej, można liczyć na to, że te amerykańskie jastrzębie, że generalicja zrozumie to i przekieruje niejako politykę amerykańską, czy też Amerykanie będą bardziej skłonni do business as usual? To zależy, co rozumiemy przez sytuację kryzysową, bo co innego rozumieją Polacy i co innego jest sytuacja kryzysowa z polskiej perspektywy, natomiast zupełnie co innego jest sytuacja kryzysowa z perspektywy Stanów Zjednoczonych. I generalnie sytuacja kryzysowa z polskiej perspektywy może nie być wystarczająca do tego, żeby administracja amerykańska podjęła zdecydowane działania. Natomiast wiemy, że sytuacja międzynarodowa jest w tej chwili bardzo płynna, niebezpieczna i oczywiście sytuacja w Polsce będzie rozpatrywana w kontekście całej sytuacji międzynarodowej. Także my tutaj też mamy dużo do rozegrania, bo tutaj dzisiaj dyplomacja właśnie w sferze polityki międzynarodowej jest bardzo aktywna. Wszyscy gracze grają na maksimum i Polska musi być po prostu bardzo aktywna.